Proszę Państwa, budujemy dla Krakowa program ochrony przed polami elektromagnetycznymi. On jest generalnie nastawiony na to, aby zapobiec temu, co się... To jest próba zapobieżenia temu, co się dzisiaj dzieje w tym zakresie. I między innymi tym tłem do podjęcia działań w sprawie wykonania tego programu ochrony środowiska przed polami elektromagnetycznymi były następujące rzeczy. Po pierwsze, od 2007 roku mamy coraz liczniejsze protesty mieszkańców Krakowa związane z lokalizacją stacji bazowych telefonii komórkowych, czy to na budynkach, w których mieszkają, czy na masztach bezpośrednio w pobliżu miejsc zamieszkania. Po drugie, praktycznie całkowicie odcięto w ostatnich latach mieszkańców od informacji na temat chęci zlokalizowania tego typu obiektów w ich sąsiedztwie. Władze samorządowe w dużej mierze są pozbawione wpływu na możliwość lokalizacji tych obiektów. W zasadzie dzisiaj wszystko się odbywa na zgłoszenia, co jest w ogóle rzeczą, no wręcz moim zdaniem niebywałą przy tej skali zagrożenia, która jest związana z tego typu obiektami. Przypomnę tylko kilka kwestii kluczowych dla tego problemu. Kiedyś w Polsce podjęto decyzję o włączeniu stacji bazowych telefonii komórkowych i w ogóle źródeł promieniowania elektromagnetycznego do rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz zmuszono inwestorów do tego, aby były wykonywane postępowania z udziałem społecznym i aby wykonywano raporty z ocen oddziaływania na środowisko. Były takie dwa rozporządzenia z 2002 roku i 2004 roku, które były bardzo restrykcyjne. Tam było jedno kryterium dla telefonii bazowej, dla masztów, dla anten telefonii komórkowej, było jedno kryterium: moc źródła. Jeżeli ta moc była większa od tej minimalnej wartości, to zawsze prowadzono postępowanie. Niestety to się zmieniło. Przyszedł rok 2007, zmieniono rozporządzenie i w miejsce jednego kryterium kwalifikującego przedsięwzięcie do wykonania raportu z oceny oddziaływania na środowisko wprowadzono dwa kryteria. Równoważną moc promieniowania izotropowo, moc promieniowanej izotropowo i wprowadzono drugie kryterium odległości miejsc dostępnych dla ludności od środka elektrycznego wzdłuż osi głównej wiązki promieniowania anteny. To już w sposób zasadniczy zawężyło ilość przedsięwzięć, dla których wykonywano raporty z oceny oddziaływania na środowisko i dla których była prowadzona procedura z udziałem społecznym. Te trzy lata pozwoliły się operatorom zorientować, że jeszcze nie wszystko im się udało ograniczyć. W momencie, kiedy się pojawiły wyroki wojewódzkich sądów administracyjnych i Naczelnego Sądu Administracyjnego wskazujące na to, że jednak ten zapis z 2007 roku pozwala analizować w przestrzeni rozkład tego promieniowania, to wówczas zrobiono co jedno? Co zrobiono? Wykreślono jedno słowo wzdłuż osi i zapisano, że oddziaływanie anteny jest rozpatrywane tylko w linii prostej biegnącej od anteny w osi głównej wiązki promieniowania. Nie wzdłuż, tylko w osi głównej. Mamy nowy rodzaj fizyki. Nie mamy rozkładu przestrzennego promieniowania. Mamy środek anteny, linię prostą. Gratuluję. To są efekty tego, że ze szkół podstawowych i średnich w sposób istotny wyeliminowano fizykę. To są efekty kompletnego nieuctwa.
I niestety muszę powiedzieć, że dotyczy to między innymi Ministerstwa Środowiska. W efekcie praktycznie w ogóle w tej chwili nie wykonuje się raportów z ocen oddziaływania na środowisko dla tego typu instalacji. Nie ma udziału społeczeństwa, nie ma informowania społeczeństwa. Ludzie się dowiadują w momencie, kiedy jest realizowana inwestycja. Trzeba wyraźnie powiedzieć, że ta sytuacja w żaden sposób nie daje się pogodzić z zasadą ostrożności, z zasadą prewencji i z zasadą partycypacji publicznej, która jest wręcz zapisana w Konstytucji. Nie dość tego. Chciałem przypomnieć, że w polityce ekologicznej państwa na 2009 do 2012 z perspektywą do 2016 było wpisane coś takiego. Dokonanie wiarygodnej oceny narażenia społeczeństwa na ponadto normatywny hałas i oddziaływanie pól elektromagnetycznych i podjęcie kroków do zmniejszenia tego zagrożenia tam, gdzie jest ono największe. No i co się dzieje? Wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska zajmują się polami elektromagnetycznymi. Prowadzą monitoring zgodnie z monitoringiem państwowym. No i można sobie poobserwować wyniki tych badań, które się znajdują w rocznych raportach. Zachęcam do tej analizy. Ja porównałem te wyniki badań z tym, co jeden z operatorów mi udostępnił. Nie powiem nazwy, bo miałby kłopoty. To są wyniki o rząd wielkości wyższe niż to, co podaje Wojewódzka Inspekcja Ochrony Środowiska. Oczywiście jest pytanie o metodykę tych pomiarów. Nie znam tej metodyki, na podstawie której operator robił swoje pomiary. Natomiast poziom tła w niektórych kwartałach w mieście Warszawie i w mieście Krakowie jest zdecydowanie wyższy niż to, co mogę wyczytać z raportu Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. W związku z tym podjęto tę decyzję o programie dla Krakowa. I jednym z głównych celów tego programu jest pozyskanie szczegółowych danych i informacji dotyczących sztucznych pól elektromagnetycznych występujących na terenie miasta Krakowa. Oszacowanie potencjalnego narażenia społeczeństwa na to promieniowanie. Na tej podstawie określenie celów, założeń, kierunków działań związanych z ochroną przed promieniowaniem elektromagnetycznym, co ma w rezultacie przyczynić się do poprawy jakości życia mieszkańców. Proszę Państwa, dopóki nie będziemy wiedzieć, co jest w środowisku, jakie są poziomy natężenia promieniowania, to w żaden sposób nie będziemy w stanie skorelować tego ze stanem zdrowia mieszkańców i z tym, co się dzieje. Monitoring jest podstawą tego wszystkiego.